Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko, a ja witam was w kolejnym podręczniku czołgisty z gry World of Tanks Mercenaries, czyli edycji konsolowej. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się niemiecką machiną wojenną, czołgiem średnim Panther, czyli po prostu Pantera. W grze, jak widzicie, wygląda ona w ten sposób. Dodam, że jest to pierwszy pakiet. Po prostu standardowa maszyna dostępna zaraz po zakupieniu. Pantera, czyli tudzież Panzerkampfwagen Fünf Panther SDKFZ 171. Konkretnie, słuchajcie, Pantera. Czym jest Pantera? Pantera jest czołgiem średnim, jak powiedziałem wcześniej, która powstała jako odpowiedź na radzieckie czołgi T-34. Mam tutaj na myśli pojazdy T-34-76 oraz T-34-57. Oraz na późniejszą wersję dopiero od 44 T-34-85, ale to później. Pantera, jak powiedziałem, powstała jako odpowiedź na czołgi typu T-34. I podobnie jak czołgi Tygrys brały udział w walkach od 1943 roku. Należy dodać, że chrzest bojowy czołgów Pantera przypadał na operację Cytadela, czyli bitwy na Łuku Kurskim, a konkretnie na Lipiec 1943 roku. No dobrze, ale teraz trochę szczegółów. A więc, poczekajcie chwilę. Dobra, a więc tak. Ten słynny czołg był wytwarzany od stycznia 1943 do kwietnia 1945 roku. Ogółem wyprodukowano 5796 pojazdów, nie licząc 8 pojazdów z kadłubem serii F. I tak, i nie. Dlaczego? Ponieważ wersja F była tak naprawdę wersją czymś nowym, czymś, co tak naprawdę miało być nową Panterą, czyli Panterą 2. Niestety zrezygnowano, w rezultacie czego serię F pominięto i zaczęto tworzyć serię G. I tak naprawdę na wersji G się skończyło. Ile było wersji Panther? Już wam mówię. Była pierwsza Pantera, czyli podstawowa, która miała naprawdę potężne wady. Później była Pantera w Ausf D i Pantera Ausf G. To były, można powiedzieć, takie trzy podstawowe wersje Panther, które brały udział. Te pierwsze były na tyle wadliwe, zarówno wersja zwykła oraz wersja D miały sporo tak zwanych problemów wieku dziecięcego, ale w rezultacie były to naprawdę udane czołgi. Było to naprawdę udane czołgi. Niemcy określali te czołgi jako średnie i trzeba się tutaj z tym zgodzić, gdyż Amerykanie oraz Rosjanie czasem uważali Pantery za czołgi ciężkie. Dlaczego? Ano dlatego, że ogniwa gąsienic miały praktycznie taki sam rozmiar jak ogniwa gąsienic czołgu Tygrys. Więc Niemcy nadali Panterze miano czołgu średniego, natomiast Amerykanie bardzo często na Panterę mówili jako czołg ciężki. No dobrze, ale teraz przejdźmy do modułów.
A więc tak, jeśli chodzi o wszystkie moduły, to mniej więcej tak to wygląda, ale tak, tu od razu tutaj powiem, mam pakiet standardowy, czyli ten podstawowy, a więc jest siła ognia 30, uszkodzenia pociskiem standardowym 148, penetracja z bliska 127, czas przeładowania 5-10, żywotność 51, grubość pancerza od 5 do 110 mm i wytrzymałość wynosi 1200 punktów. Jeśli zaś chodzi o mobilność, na razie mamy 31, z kolei maksymalna prędkość to 55 km na godzinę, a moc silnika to 650 koni mechanicznych. Maskowanie wynosi 36, jako nieruchomy mamy 16%, a kiedy jesteśmy w ruchu mamy 12%. Zaś jeśli chodzi o wykrywanie, mamy 63, zasięg widzenia 350 metrów i zasięg sygnału to 310 metrów. I teraz, silnik jest Maybach HL210 TRM P30, który posiada 650 koni mechanicznych, współczynnik mocy wynosi 14,66 konia mechanicznego na tonę, najwyższa prędkość jazdy 55 km na godzinę, a najwyższa prędkość cofania to 20 km na godzinę. Szansa na pożar 20%. I ostrzegam, warto, naprawdę warto zaopatrzyć się w ręczną gaśnicę. Dlaczego? Ponieważ ten czołg jest bardzo często podpalany. Dalej mamy dział 75 mm KWK-42L70, czyli podstawowe działo Pantery. Czas celowania 2.30, celność na 100 metrów 0.35, tak więc jest to naprawdę celne działo. Jeśli chodzi o celność w ruchu, to mamy 4.04 metra, celność przy obrocie wieży 2.30, maksymalny zasięg 720 metrów, ale pamiętajmy, że to jest gra mimo wszystko, oraz maksymalne podniesienie 18 stopni, a opuszczenie to 8 stopni. Tutaj mamy zawieszenie, czyli gąsienicę. Jak widzicie, jest to Panzerkampfwagen Panther Ausf A, czyli ta pierwsza. Jeśli chodzi o podstawowe, mamy 25 stopni na sekundę, opory dla gruntu, dla twardego mamy 1,1, dla średniego 1,3 i dla trudnego 2,5, co jest naprawdę bardzo odczuwalne. Jeśli zaś chodzi o wieżę, jest to wieża Ausf G, zasięg widzenia 350 metrów i prędkość obrotu 41 stopni na sekundę. Radiostacja Fug 5 o zasięgu 310 metrów i posiadamy, przynajmniej w tej podstawowej wersji, dwa rodzaje pocisków. Pierwszy to Panzergranate 39L, które zadają uszkodzenie od 101 do 169, penetracja od 113 do 188 mm i prędkość pocisku wynosi 925 m na sekundę. I drugi rodzaj pocisku są to Sprenggranate 18L, uszkodzenie od 131 do 219, penetracja od 29 do 48 mm, promień eksplozji wynosi 1,06 m. Zaś jeśli chodzi o prędkość pocisku, jest dokładnie taka sama, czyli 925 metrów na sekundę. Załoga Pantery to 5 osób i idąc od lewej mamy strzelca radiooperatora, po prawej jest kierowca mechanik, z tyłu siedzi dowódca, przed nim jest celowniczy, natomiast z boku działa po prawej stronie patrząc od tyłu, a z lewej od przodu jest ładowniczy. Na pancerz natomiast wygląda w ten sposób, że tutaj mamy 5 mm, czyli osłony gąsienic. Następnie w tych miejscach mamy 16 mm na dole, jak i na górze, co czyni ten pojazd łatwym celem dla artylerii samobieżnej. 25 mm to są gąsienice. 40 mm mamy ty oraz za gąsienicami, 45 metrów, jak widzicie, ma wieża, 50 mm dolna płyta i oraz tutaj boki, 55 mm jest dokładnie tutaj, w tym miejscu, praktycznie zaraz przed działem,
65 mm tutaj, w tych miejscach, ale nie łudźcie się, że ktoś będzie tutaj celował. No chyba, że przypadkiem. Tutaj mamy z kolei 85 mm. Następnie tutaj pierścień wieży oraz pod jarzmem działa mamy 100 mm i tutaj samo jarzmo 110 mm. No dobrze, ale jakie mamy pakiety? Gdyż pakietów mamy 5. A więc tak, oczywiście w nas całe na, następne 3 pakiety, które widzicie tutaj, mają lepszą wieżę. Jest, są to jest to, Boże, wieża Schmalturm, która nigdy nie weszła do użycia. Ale wejdźmy na dole. Jak weźmiemy ten pakiet, nasza pantera zamienia się w pojazd z haubicą. Co to jest za haubica? Jest to haubica 105 mm. Mamy nieco lepszy silnik, gdyż posiadamy 14,54 konia mechanicznego na tonę, tak więc nieco lepiej. Jeśli zaś chodzi o działo, przepraszam, haubice. Jest to haubica 105 mm KWKL28. Czas przeładowania 8 sekund, czas celowania 2,30, celność na 100 metrów 0,55. Nie łudźcie się, że to kurwa trafi. A jeśli trafi, to praktycznie nic nie zrobi. Celność w ruchu 5,75 metra, przy obrocie wieży 3,61 i maksymalny zasięg po podniesieniu oraz opuszczenie działa jest takie samo. Jeśli zaś chodzi o nieco zmienione gąsienice, no to prędkość obrotu 28 stopni na sekundę, opór dla gruntu dla łatwego mamy 1, dla średniego 1,2 i dla trudnego 2,3, tak więc jest nieco lepiej. Wieża pozostaje bez zmian. Z kolei następnie mamy radiostację Fug 7 o zasięgu 415 metrów. Jeśli chodzi o amunicję, to mamy dwa typy. Pierwszy z nich to pancergranatę 39K o uszkodzeniach od 263 do 238, o penetracji od 48 do 80 mm i prędkości pocisku 470 m na sekundę. Oraz szpręg granatę K o uszkodzeniach od 308 do 513, penetracji od 40 do 66 mm i promieniu eksplozji 1,91 metra. I prędkość pocisku dokładnie taka sama, czyli 470 metrów na sekundę. Załoga z kolei się nie zmienia. Jeśli zaś chodzi o pancerz, to zostaje on praktycznie także bez zmian. Następny pakiet wprowadza nam nieco poprzednie działo jak w podstawowej wersji, natomiast mamy już coś zdecydowanie lepszego, gdyż mamy wieżę Schmalturm. Dlaczego nie wezmę te? Ano z tego względu, że tutaj tak naprawdę zmienia się nam tylko wieża. Wezmę to, żebyście zobaczyli. Słuchajcie, mamy taką oto wieżę. Wieża Schmalturm. I teraz, jeśli zaś chodzi o moduły, tym razem mamy silnik Maybach HL 230 TRM P30 o posiadających aż 870 koni mechanicznych o współczynniku mocy 19,58 konia mechanicznego na tonę. Najwyższa prędkość jazdy dalej 55 km na godzinę, prędkość cofania taka sama i szansa na pożar również 20%. Działo takie jak wcześniej, czyli standardowe 75 mm KWK42L70. Tak więc z tą różnicą, że maksymalne podniesienie w tej wieży wynosi 20 stopni, a opuszczenie dalej jest 8 stopni. Jeśli zaś chodzi o gąsienice, pozostaje bez zmian. Sama wieża natomiast jest to, jak wspomniałem, Schmalturm o zasięgu widzenia 380 metrów i 26 stopniach na sekundę, jeśli chodzi o obrót. O prędkość obrotu. A radiostacja jest to Fug 12 o zasięgu 710 metrów.
Następnie pociski takie jak już i pancerz. Pancerz teraz się zmienia, jako że pominiemy tutaj te pierwsze. Słuchajcie, 60 mm się zaczyna na wieży. Cała wieża ma 60 mm. Następnie, jak widzicie, tutaj mamy nie 100, a 120 mm. I tutaj praktycznie w tym miejscu nie ucie, że tu cokolwiek trafi. Mamy 150 mm. I ostatni pakiet. Tym razem z działem 75 mm KWK L100, czyli o 100 kalibrze, proszę, 100 kalibrów. Jak to wygląda? No, wygląda to w ten sposób, że czas przeładowania wynosi 4,80 sekundy, czas celowania 2,30, celność na 100 metrów 0,32, tak więc jeszcze lepiej. Celność w ruchu 3,34, przy obrocie wieży 1,33 i maksymalny zasięg, podniesienie oraz opuszczenie standardowe. Jeśli zaś chodzi o pozostałe, wszystko jest bez zmian. Jedynie amunicja, dalej mamy pancergranatę 39L. O uszkodzeniach od 101 do 149, penetracji od 149 do 248 mm i prędkość pocisku 945 m na sekundę. Oraz drugi typ pocisku, szpręg granatu 18L, o uszkodzeniach od 131 do 219, penetracji od 29 do 48 mm i promień eksplozji 1,06 metra. Prędkość pocisku dalej wynosi 945 metrów na sekundę. Pancerz dalej pozostaje bez zmian. I teraz, żeby nie było, że pokazuję wam jakiś chujowy pojazd, czy tego typu rzeczy, że nie znam się, słuchajcie. Rozegrałem na nim 88 bitew. Zniszczyłem 90 przeciwników i mam stosunek uszkodzeń 72-20%. Do tego zdobyłem asa pancernego. Mam pierwszą odznakę biegłości. Stalową ścianę, czyli przyjąłem największe uszkodzenia potencjalne w bitwie. Otrzymałem i przetrwałem. Otrzymałem co najmniej 11 trafień. Tak więc pojazd potrafi odbić. Dalej, 3 razy przeciwnika podpaliłem i 2 razy przeciwnika wysadziłem. Natomiast snajper tutaj, no to jest... to jest, można często, może nie tyle co często, ale... można otrzymać. W dodatku zwiadowca, czyli wykryłem najwięcej czołgów i działów przeciwnika. Nie mniej niż 9, czyli powiem tak, wykryłem 9 spośród wszystkich członków twojej drużyny i musiałem jeszcze zwyciężyć, plus 2 razy sprzymierzenie, co tak często nie wpadało. Tak więc, żeby nie było, że jakieś drdymały czy coś, to pojedziemy bitwę. Zobaczmy, ile to mamy. 2 na 8, prawie 19 minut. Dobra. Jedziemy bitwę, zobaczymy, jak będzie wyglądała. Tak więc ja się chyba z wami przywitam, jak już bitwa się rozpocznie. Bo nie wiem, ile może to potrwać. I jesteśmy już w bitwie. Mapa to złomowisko. Jest to bitwa standardowa. I jest to bitwa z pojazdami poziomu 9. Tak więc z maksymalnymi maksymalnym poziomem, jakim ta pantera może się mierzyć. Po ulepszeniu oczywiście wieży do szmalturma otrzymujemy dodatkowe 70 punktów wytrzymałości, w rezultacie czego mamy aż 1270, to może wydawać się, że to jest mało, ale uwierzcie mi, każde dodatkowe punkty wytrzymałości, nawet jeśli to miałoby być 5, 10, 20 czy nawet 50,
Uwierzcie mi, to czasem potrafi uratować dupską. Naprawdę. Dobra. I teraz... Co tam jedziemy? Kartofel. Jedzie E75. Ten jak tam dostał. Słuchajcie, powiem wam tak. Nie wiem, jak ta bitwa się rozstrzygnie. Czy uda mi się kogoś zniszczyć, czy nie. Dobra, pójdźmy tutaj przodem jebaków. Trzech. Czyli 50 TP, T44 oraz IS-3. Coś mnie znalazło. A my straciliśmy już wszystkie czołgi lekkie. Zajebiście! Tak jest! Znów coś mnie wykryło. Pewnie to gówno małe zwiadowcze. Co tam? E70... O Jezus. No ja z tym swoim działem 75 mi... O kurwa, kartofel. O Jezus. Gorzej. Chyba, że uda mi się to tu trafić, co? A, pięknie, trafiłem! Widzicie? Nawet po strzelanie po weak spotach na to działo. I kurwa, i się! Gnoju sowiecki! No to kurz, dobrze mu pokaż. Co tu jest? O Boże, AMX. Dobra, dostał. Trzeba spierdalać, za przeproszeniem, ale... Jesteśmy panterą! A my jesteśmy poci... No nie, no tu, tu idzie całe główne natarcie. Nie wiem, czy... Jako tako uda mi się jeszcze wam coś pokazać. Hej, wiecie co? Postaram się jak najbardziej, jak tylko się da. Co tam jest? Potwór z bagiem. Tak, tak, dokładnie. Tak nazywa się czołg. Potwór z bagiem. Nie żartuję. Bo, dobra, widzę, artyleria ostro trzepie. No, już roztrzepała ISA-2. A my sami też artylerię straciliśmy do kurwy nędzy. A tam widzę jakiegoś Francuzika, który bardzo o pocisk się prosi. O nie, moment. Kurwa! Ukradłeś mi fraga, ty gnoju, ty! Patton, M46, ty fiucie. Tam jest potwór z bagiem. A tu jest, kurwa, T-54E1. I tu stoi obiekt 257. W sumie... Straciliśmy już całą artylerię. Nie za dobrze, oni stracili tylko czołgi ciężkie. Destruktor tank. Nie, 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 o nie, 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 nie. Ja ich tutaj we dwóch nie zostawię, nie ma szans. Nie ma bata. Nawet gdybym miał zginąć, nie, 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 nie zostawię ich tu. Tam jest to, palady. Chociaż w sumie powiem wam tak szczerze, że... Tutaj jest obiekt 257. Jego by się dałoby się jakoś tak... rozpaćkać? To jest śre... O kurwa. Gorzej! Iście, chroń mnie, dziękuję. Chroń mnie, Isku. Dobra! Ha! Zniszczyłem go. Jak widzicie, dobra. No nie! Leci armata. Chciałem powiedzieć pocisk, powiedziałem armata. Tak, jeśli pamiętajcie, jeśli coś w was leci, to nie, to na pewno nie jest to pocisk, tylko jest to armata. Co tu jest? Obiekt 257. Zostaje taki wpierdziel. Ja bym najchętniej, wiecie co, spuścił mu łomot. Czemu mnie widzi? O, zepchnął go. Co tu się kurwa dzieje?
Tak jest! Załatwiłem Pluton! T-54E1 i obiekt 257. Tak się niszczy plebs. Za chwilę tutaj mi wyskoczy pewnie, co jest tu, Pantera 88 i HWK-12. Chociaż one są tam. A za chwilę tutaj mamy artylerię. O właśnie, 53, 55. O ty kurwa, ty ruski gnido, gnidolcu. Strzelać w skurwysyna. Nie trafiłem. Dobra. O, jeszcze jakiś Francuzik pojebany. Spierdala nam stąd. HWK 12 się utopił. A 50 TP rozwalił francuską artę. No gdzie kurwa uciekasz? No, jeszcze nie trafił. Dobra. Pozostał nam Pantera 88. I koniec. Dobra, udało się. Jak widzicie, dwóch zniszczyłem, 750 punktów uszkodzeń zadanych. Bitwa wygrana i przeżyta w dodatku. Dwa. Pięknie zarobiłem. I zobaczcie, proszę bardzo, medal Lech Waslajcho, przyznawany graczom prowadzącym czołgi średnie, którzy zniszczą przynajmniej dwa wrogie czołgi lub niszczyciele czołgów. Wrogie pojazdy muszą być przynajmniej o dwa poziomy wyżej. Jak widzicie, na waszych oczach zdobyłem jeden z medali, które są, można powiedzieć, pożądane przez graczy. Czy HWK-12 utopił się. Obiekt 257 oraz T-54E1. Były one w plutonie, zostały przeze mnie zniszczone. No, tak bywa, jak się wyjeżdża swoim ciężkim wozem na taką panterę. No ale cóż. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o ocenie materiału, napisania, komentarza, a my widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Z kolei natomiast następnym filmem, jeśli chodzi o podręcznik czołgisty, będzie ta oto bestia. Niemiecki czołg ciężki, Tygrys Królewski, w grze znany szerzej jako Tygrys 2. Tak więc mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o ocenie. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.